BHOPAL, Środkowe Indie, rok 1984. Po przebudzeniu mieszkańcy miasta krztuszą się i nie mogą oddychać. Wybucha panika. Giną tysiące ludzi. Zostają zatruci skażonym powietrzem. Fabryka rzekomo wyposażona w systemy zabezpieczające staje się przyczyną najbardziej śmiercionośnej katastrofy przemysłowej na świecie. Katastrofy nie są dziełem przypadku, lecz wynikiem łańcucha zdarzeń. Poznaj decydujące fakty i prześledź ostatnie sekundy tuż przed tragedią. Miasto śmierci. Bhopal, Indie. 3 grudnia 1984 roku. 5 minut po północy pracownicy odkrywają niewielki wyciek gazu w fabryce pestycydów firmy Union Carbide. Zgłaszają awarię Sumanowi Dejowi, który pracuje w pomieszczeniu kontrolnym. Dowiedziałem się o przecieku i od razu poszedłem to sprawdzić. Suman opuszcza stanowisko i szuka miejsca awarii. Zmierza do magazynów, gdzie pod grubą warstwą betonu składuje się najbardziej lotne substancje chemiczne, takie jak fosgen, używany jako gaz bojowy podczas I wojny światowej, i MIG, czyli izocyjanian metylu, składnik produkowanego tutaj pestycydu o nazwie Sevin. Izocyjanian metylu jest jedną z najbardziej toksycznych substancji chemicznych. W zakładach składowano bardzo dużo MIG. Każda substancja chemiczna była niebezpieczna. Musieliśmy bardzo uważać. Suman czuje zapach gazu. Wie, że przeciek jest gdzieś blisko. Gaz się ulatniał, ale bardzo wolno. Ulatnianie się niewielkich ilości chemikaliów to częste zjawisko. Robotnicy przywykli do duszących gazów. Sprawdziłem ciśnienie i temperaturę. Wszystko było w porządku. Powiedziałem, że nie mamy tam nic do roboty, a później po prostu rozmawiałem z kolegami w pomieszczeniu kontrolnym. Robotnicy dzwonią ponownie. W 15-letnim zakładzie instrumenty pomiarowe często podają błędne wskazania. Suman jeszcze raz sprawdza poziom ciśnienia. Wskazówka okrąża tarczę. Ciśnienie w zbiornikach gwałtownie wzrosło. Godzina 00:20. Suman biegnie do magazynów. Od razu wie, że coś jest nie w porządku. Zrobiło się gorąco, a beton drżał. Suman biegnie do sterowni, a gaz dostaje się do labiryntu rur. Usłyszałem głośny syk. Przypominał odgłos wydawany przez silnik parowy. Godzina 00:30. Suman korzysta z procedur bezpieczeństwa. Gaz powinien zostać pochłonięty w płuczce wodnej, ale tak się nie dzieje. Następnie toksyczne opary trafiają do pochodni gazowej, która powinna je spalić. To urządzenie również nie działa. Ciśnienie jest ogromne. Gaz wypełnia całą sieć rur i wydostaje się do atmosfery przez komin upustowy. To była ogromna katastrofa. Operatorzy są bezradni. Ogłosiłem, że doszło do poważnego wycieku gazu i zarządziłem ewakuację. Przez parę minut nie wiedzieliśmy, co robić. Nikt z nas nie przypuszczał, że może dojść do takiej katastrofy. W niebezpieczeństwie są nie tylko pracownicy fabryki. Godzina pierwsza. Fabryka znajduje się w pobliżu terenów osiedlowych. Pędzona południowo-wschodnim wiatrem toksyczna chmura zagraża 500 000 mieszkańców miasta. Pracownik firmy Union Carbide, T. R. Chouhan, ma wolny weekend. Cieszyłem się, bo nie musiałem iść do pracy na nocną zmianę. Moja córeczka była wtedy bardzo mała. Robotnik budzi się nagle w środku nocy. Mój syn płakał. Poczuliśmy, że mamy podrażnione oczy. Daj mu wody. Pójdę zobaczyć, co się dzieje. Chmura gazu gęstnieje i opada na ziemię. Otula śpiące miasto toksycznym kocem. Puste dotąd ulice błyskawicznie wypełnia tłum. W rosnącym zamieszaniu ludzie z trudem łapią oddech. Na ulicy było pełno biegnących ludzi. Uznałem, że ja również muszę zabrać rodzinę i uciekać. Ludzie wymiotowali i kaszleli. Widziałem, jak przewracają się i umierają. W fabryce systemy, które powinny neutralizować i spalać gaz, nadal nie działają. Zawiodła również ostatnia linia obrony. Robotnicy próbują zraszać wodą ulatniający się gaz. Ale ciśnienie płynu w instalacji jest zbyt słabe i strumienie wody nie sięgają wydobywających się z komina oparów. Mija pół godziny, a gaz ulatnia się ciągle z tą samą szybkością. Doktor Bandari, pracownik szpitala miejskiego, mieszka po drugiej stronie miasta. Budzi go telefon. Proszę mówić wolniej. Trzeba przemyć pacjentom oczy i zapuścić krople. Dowiedziałem się, że z fabryki ulatnia się jakiś gaz. Prawdopodobnie amoniak. Wielu pacjentów miało podrażnione oczy. Poleciłem zapuszczać im krople, ale chorych było coraz więcej i poproszono mnie, żebym przyjechał do szpitala. Niedługo będę. Lekarz wychodzi na zewnątrz, by sprawdzić, czy widać chmurę gazu. Wróciłem do mieszkania. Brakowało mi tchu. Ciągle kaszlałem. Niewidoczna chmura rozprzestrzenia się z minuty na minutę. Dociera wszędzie w promieniu 8 kilometrów. Mieszkańcy miasta nie mogą oddychać. Dziesiątki tysięcy ludzi opuszczają domy i rzucają się do panicznej ucieczki. Po drodze wiele osób umiera. W fabryce firmy Union Carbide Suman Dey jest zamknięty w bezpiecznej dyspozytorni, ale wraca na teren zakładu, by ratować robotników. Założyłem maskę przeciwgazową i wyszedłem. Chciałem uratować wszystkich pracowników. Sumanowi szybko kończy się powietrze. Byłem przerażony. Myślałem, że już po mnie. Chouhan wie, że musi zabrać rodzinę i uciekać. Inaczej wszyscy zginą. Zobaczyłem pusty samochód. Udaje mu się przekonać kierowcę, żeby pomógł. Początkowo odmawiał, ale powiedziałem mu, że jeśli chce się uratować, to musi uciekać z miasta. Doktor Bandari doszedł do siebie po ataku kaszlu i przyjechał do szpitala. Na miejscu zobaczyłem tłum ludzi czekających na swoją kolej. Co się dzieje? Ludzi jest coraz więcej. Co jej jest? Przemyłam jej oczy wodą, ale to nie pomaga. Policja twierdzi, że ulatnia się amoniak. Bandari sądzi, że konwencjonalne metody leczenia pomogą pacjentom. Ale objawy są bardzo poważne. Wiele osób miało kłopoty z oddychaniem. Pacjenci kasłali i krztusili się. Zwykłe leki są nieskuteczne. Nie wiedzieliśmy, co robić, ani co wywołuje te objawy. W szpitalu tłoczą się tysiące duszących się ludzi. Bandari musi znaleźć rozwiązanie. Jest przekonany, że ulatniający się gaz to wcale nie amoniak. Mam przed szpitalem setki pacjentów. Na początku władze firmy Union Carbide twierdziły, że to amoniak, a później, że fosgen. W końcu dowiedziałem się, że ulatnia się MIG. Nigdy nie słyszeliśmy o tym związku chemicznym. Nie mieliśmy antidotum. Nieznany lekarzom związek chemiczny wchodzi w reakcję z wodą w organizmie ofiar. Krew wypełnia mikroprzestrzenie w płucach i uniemożliwia oddychanie. Wiele osób zmarło na miejscu. Dotyczyło to głównie ludzi, którzy biegli i wdychali trujący gaz. Błyskawicznie dochodziło do brzęku płuc. Ludzie topili się we własnych płynach ustrojowych. Od 3:00 rano układaliśmy coraz dłuższy rząd ciał. Rankiem 3 grudnia gaz rozproszył się już nad całym krajem. W Bhopalu zginęło około 3000 osób, a ponad 300 000 ucierpiało w wyniku styczności z MIG. Suman Dey przeżył. Po wschodzie słońca po raz pierwszy ogląda spustoszone miasto. Widziałem leżące na ulicy martwe woły i krowy. Najbardziej ucierpiały osoby starsze i dzieci, które leżąc znajdowały się najbliżej ziemi, gdzie chmura gazu była najbardziej gęsta. W ciągu kilku godzin katastrofa staje się tematem wiadomości. W Bhopalu zginęło ponad 2500 osób. To największy wypadek przemysłowy w historii. Na tym terenie naprzeciwko zakładu firmy Union Carbide mieszka 10 000 osób. Tego ranka slumsy są opustoszałe. Ludzkie cierpienia rodzą jedno pytanie. Jak mogło dojść do tej tragedii? 4 grudnia, dzień po katastrofie, rząd Indii wysyła do fabryki chemika, doktora Thiagarajana. To było wstrząsające. Na ulicach leżały ludzkie ciała. Wiele osób płakało. Panowała panika. Fabryka z Bhopalu produkowała preparat Sevin. Władze firmy twierdzą, że płynny izocyjanian metylu był bezpiecznie składowany w zbiornikach zakopanych głęboko pod ziemią. Ale według robotników zbiornik E610 był wypełniony w 75%. Zalecany stopień wypełnienia zbiornika to 50%. Wyparowały 42 tony MIG. Thiagarajan dokonuje kolejnego wstrząsającego odkrycia. Zapytaliśmy, czy w zakładzie przechowuje się więcej izocyjanianu metylu. Okazało się, że tak. W zbiorniku E611. Zapytałem, ile jest tej substancji. Okazało się, że około 35 ton. Tyle samo wydostało się ze zbiornika poprzedniej nocy. E610 jest jednym z 3 zbiorników zakopanych w bunkrze. Magazyny fabryki w Bhopalu są bardzo pojemne, ale w odróżnieniu od innych zakładów firmy Union Carbide, tutaj wytwarza się tylko kilka ton sewinu dziennie. Ogromne ładunki MIG przechowywano całymi tygodniami we wszystkich 3 zbiornikach, a jeden z nich powinien być pusty. Rozszczelnieniu uległ tylko zbiornik E610, ale nie wiadomo, czy 2 pozostałym nie grozi to samo. Bhopal podnosi się po tragedii. Z Ameryki przylatuje dyrektor generalny firmy Union Carbide, Warren Anderson. Zostaje aresztowany jako osoba odpowiedzialna za stan fabryki. Chciałbym powiedzieć mojej żonie, że jestem cały i zdrowy. Lokalni dziennikarze uważają, że działania policji są tylko na pokaz. Na lotnisku powiedziano mu, że jest aresztowany, ale nie został osadzony w więzieniu. Trafił do firmowego domu dla gości, który w owym czasie był najpiękniejszym miejscem w całym mieście. Kilka godzin później Anderson zostaje zwolniony za kaucją i czym prędzej ucieka z Indii. Doktor Thiagarajan musi postanowić, co zrobi z pozostałymi 35 tonami izocyjanianu metylu. Nie wiedziałem, że przechowują tak dużo tej substancji. W naszym laboratorium mamy zaledwie 10 ml MIG. Wydaje się, że ciecz jest stabilna, ale robotnicy zeznają, że ze zbiornikiem E610 aż do ostatniej chwili nie działo się nic niepokojącego. Zakładaliśmy, że drugi zbiornik również wybuchnie. Jako chemik zawsze obawiam się najgorszego. Thiagarajan wie, że aby uniknąć drugiej katastrofy, trzeba usunąć toksyczną ciecz. Można to zrobić tylko w jeden ryzykowny sposób. Trzeba ponownie uruchomić uszkodzoną fabrykę. Miejscowi robotnicy musieli wznowić produkcję karbarylu, czyli substancji czynnej preparatu Sevin. 16 grudnia. 13 dni po katastrofie nadal umierają tysiące ludzi, a dziesiątki tysięcy leżą w szpitalu. Pracownicy fabryki są gotowi, by podjąć próbę neutralizacji MIG. Władze firmy nadal nie wiedzą, jak doszło do tragedii. Nowy ryzykowny plan otrzymuje nazwę Operacja Wiara. Byliśmy kompetentni, ale nie wiedzieliśmy, jakiej jakości są materiały, z którymi przyjdzie nam pracować. Dlatego poprosiliśmy, żeby nam zaufano. Mieszkańców Bhopalu przeraża wizja ponownego uruchomienia zakładu tak szybko po katastrofie. Wszyscy obawiali się, że jeśli fabryka wznowi produkcję, gaz znowu może wyciec. Nikt nie mógł zagwarantować, że tak się nie stanie. Ludzie nie ufali władzom firmy. Po wznowieniu produkcji cały czas spodziewaliśmy się najgorszego. Powiedzieliśmy, że zbiornik może eksplodować, dlatego nad zakładem krążyły śmigłowce z wodą. Całą fabrykę otoczyliśmy ogrodzeniem z mokrego płótna. Liczyła się każda sekunda. Ryzyko powtórnej katastrofy było ogromne. Po ustawieniu zabezpieczeń operatorzy ponownie uruchamiają fabrykę. Rozpoczyna się produkcja, a Bhopalczycy w panice uciekają z miasta. Wiele osób wyjechało. Nikt nie chciał narażać życia. Zakład pozbywa się szkodliwej substancji, a do uciekinierów dołączają nawet pacjenci szpitala. Pozostają tylko ci, którzy są zbyt chorzy, by uciekać. Zrobiło się pusto. Bhopal był miastem duchów. Produkcja preparatu Sevin z pozostałych 35 ton MIG trwa 7 dni. Udało się uniknąć drugiej katastrofy. Cieszyliśmy się z sukcesu. Mogliśmy ogłosić, że fabryka jest już bezpieczna. Mieszkańcy miasta wracają. Są rozjuszeni. Wszyscy chcieli wiedzieć, jak doszło do katastrofy. Opinia publiczna, prasa i parlament. Musieliśmy szybko przeprowadzić badania i wykryć przyczynę tragedii. Odtwarzając zdarzenia z tamtego dnia i poznając wyniki śledztwa, dowiemy się, co wydarzyło się tamtej tragicznej nocy w Bhopalu. Doktor Thiagarajan wie, że 42 tony zabójczej substancji MIG przechowywano w podziemnym zbiorniku. Płyn zmienił się w gaz i dostał się do atmosfery, zabijając tysiące osób. Trzeba ustalić, jak do tego doszło. Najwięcej informacji zebraliśmy w miejscu, gdzie ustawiono zbiornik. Naukowiec sprawdza bunkier magazynowy i odnajduje duże pęknięcia w betonie. Zbiornik się przesunął. Pęknięcia dowodzą, że doszło do gwałtownej reakcji chemicznej. Śledczy chcą sprawdzić, jak gaz wydostał się z bunkra i wykopują zbiornik E610. Zbiornik nie pękł, chociaż widać ślady ogromnego ciśnienia. Thiagarajan odkrywa, że zawór bezpieczeństwa został rozerwany. Gaz wydostał się do atmosfery przez awaryjny system opustowy. Był to typowy przykład niekontrolowanej reakcji. Dr Thiagarajan podejrzewa, że inicjatorem tej reakcji była substancja uznawana za nieszkodliwą. Obliczyliśmy, że do zbiornika dostało się pół tony wody. Woda wywołuje wrzenie i parowanie MIG. Inne substancje chemiczne mogły przyspieszyć reakcję. Izocyjanian metylu reaguje bardzo gwałtownie, a jeśli woda jest zanieczyszczona metalem, skutki mogą być zabójcze. W Wewnątrz zbiornika śledczy znajdują ślady pylistego osadu, który wysyłają do analizy. Prawdopodobieństwo zanieczyszczenia było bardzo duże. Poprosiliśmy, by odtworzono te reakcje w warunkach laboratoryjnych. W pustym zbiorniku pozostały śladowe ilości żelaza. Wniosek jest prosty. Woda zanieczyszczona metalem zapoczątkowała gwałtowną i zabójczą reakcję. Wiadomo już, co było przyczyną katastrofy, ale dlaczego do niej doszło? To nie powinno się zdarzyć w fabryce, w której zainstalowano nowoczesne systemy zabezpieczające. Firma Union Carbide miała fabryki na całym świecie. Zdawano sobie sprawę z tego, że MIG jest substancją niebezpieczną. We wszystkich zakładach instalowano systemy uniemożliwiające jej zanieczyszczenie. Chcemy dowiedzieć się więcej o wydarzeniach w Indiach. Kilka dni po katastrofie szef firmy Warren Anderson stwierdza, że nie był to wypadek. Nie sądzimy, by mogło to być dziełem przypadku. Być może mamy do czynienia ze świadomym działaniem. Wobec wyraźnej sugestii, że katastrofa była wynikiem sabotażu, związki zawodowe chcą zasięgnąć drugiej opinii. Do Bhopalu przyjeżdża amerykański badacz Michael Wright, ale władze nie przyznają mu wizy pracowniczej. Byliśmy niewygodni dla firmy i dla rządu Indii. Nikt nie chciał, żeby niezależni badacze prowadzili własne śledztwo. Michael jest dyrektorem działu BHP Amerykańskiego Związku Zawodowego Hutników. Ta katastrofa należała do wydarzeń mało prawdopodobnych, ale o poważnych konsekwencjach. Podobne wypadki zdarzają się rzadko, ale są bardzo groźne. Wright nie ma odpowiednich zezwoleń i jedzie do Bhopalu jako turysta. Na miejscu jest świadkiem cierpienia mieszkańców. Idąc ulicami, słyszałem kaszel ludzi, którzy byli narażeni na działanie toksycznej substancji. Spotykałem osierocone dzieci i rodziców, którzy stracili potomstwo. Musieliśmy zapomnieć o koszmarze związanym z katastrofą i dowiedzieć się, jak do niej doszło. Analizowaliśmy wszystkie możliwe scenariusze i kolejno je odrzucaliśmy. Często śledztwo polega właśnie na tym. Wright nie może wejść na teren zakładu. Prowadzi tajne śledztwo w celu wykrycia przyczyn wypadku. Z daleka fotografowaliśmy teren. Udało nam się również zdobyć instrukcję eksploatacji obowiązującą w fabryce i rozmawialiśmy chyba ze wszystkimi robotnikami, którzy tamtej nocy byli w pracy. Śledczy z Indii stwierdzili, że do zbiornika dostała się woda, która zainicjowała reakcję. Ale skąd się wzięła? Wright chce to ustalić, oglądając plany fabryki. Od razu zwraca uwagę na reaktory chemiczne umieszczone obok zbiornika. Ta instalacja czasami się zatykała. Udrażniano ją, przepłukując wodą pod ciśnieniem. Nie było to bezpieczne. Ale pracownicy fabryki twierdzą, że często skracano procedury. Zainstalowano łącznik między dwoma ciągami technologicznymi. Rura prowadząca do zbiornika z MIG pozwalała na wykorzystywanie tego samego sprzętu w dwóch miejscach, ale jednocześnie na stałe łączyła zabójczą substancję z resztą zakładu. Z tego powodu fabryka była o wiele bardziej niebezpieczna. Gdyby zbiornik izocyjanianu metylu był odizolowany, woda nie mogłaby się do niego dostać. Właśnie tą drogą woda mogła się dostać do zbiornika. Wright dowiaduje się, że robotnicy płukali rury w nocy przed katastrofą. To było około wpół do 10 wieczorem. Robotnik zauważył, że woda nie wypływa na drugim końcu reaktora. W końcu jednak się pojawiła i uznano, że wszystko jest w porządku. Robotnicy nie wiedzą, że woda dostała się przez łącznik do zbiornika z MIG. Ciecz powinno zatrzymać proste urządzenie zabezpieczające. Metalowa zasuwa w łączniku powinna odcinać zbiornik podczas płukania reaktora. Zaworu nie było i dlatego woda dostała się do zbiornika. Według planów była jeszcze jedna bariera, która powinna zatrzymać wodę. Do zbiornika pod dużym ciśnieniem wtłaczany jest obojętny gaz, azot, który tworzy barierę między toksycznym płynem a resztą zakładu. Wright widział już takie rozwiązania. Zwykle są bezpieczne i skuteczne, ale robotnicy ujawniają usterki instalacji.30 listopada widziałem, jak robotnicy próbowali sprężyć azot w zbiorniku, ale nie zdołali uzyskać odpowiedniego ciśnienia. Fabryka ma już 15 lat. Instrumenty pomiarowe często szwankują, ale może być tylko jedna przyczyna całkowitego braku nadciśnienia gazu w zbiorniku. Musiało dojść do rozszczelnienia. Okazuje się, że przez kilka tygodni usterka nie była zgłaszana. Zbiornik nie otrzymywał ciśnienia przez ponad 20 dni. W raporcie nie ma o tym wzmianki. Jeśli azot ucieka przez nieszczelny zawór, to woda może się dostać do zbiornika tą samą drogą. Zawór powinien powstrzymać wodę, ale naszym zdaniem był nieszczelny i dlatego płyn przedostał się do zbiornika z MIG. Wydaje się, że katastrofa rzeczywiście mogła być skutkiem sabotażu. Ktoś mógł celowo uszkodzić zawór bezpieczeństwa i usunąć zasuwę. Żelazo, które nasiliło reakcję, mogło być po prostu rdzą z rur. Być może nie przewidziano tak dużej katastrofy. Władze firmy twierdzą, że niezadowolony robotnik celowo wlał wodę do zbiorników z MIG. Chcemy ustalić, czy było to celowe działanie. Wright nie chce jeszcze wyciągać wniosków. Nadal pozostaje wiele tajemnic do wyjaśnienia. Woda w zbiorniku nie jest w tej historii najważniejsza. Istotne jest to, dlaczego nie zadziałał żaden z systemów zabezpieczających. Pierwszym systemem była płuczka wodna. Ulatniający się niebezpieczny gaz przepływał przez kolumnę, w której powinien być neutralizowany przez wodorotlenek sodu. Podczas spotkania z robotnikami Wright dokonuje wstrząsającego odkrycia. Żaden instrument nie wskazywał na to, że płuczka działa. Pierwsza linia obrony, płuczka wodna gazów odlotowych, była nieczynna. Wright skupia się na innych systemach zabezpieczających. MIG jest substancją łatwopalną. Pochodnia gazowa powinna spalić szkodliwe związki, które nie zostały zneutralizowane w płuczce. Ale ona również nie działa. Usunięto 1,5-metrową przerdzewiałą rurę i nie wstawiono nowej. Gdyby pochodnia działała, nie doszłoby do katastrofy. Był jeszcze jeden mechanizm chroniący mieszkańców miasta przed gazem. Wokół awaryjnego komina upustowego ustawiono prądownicę. Robotnicy mają polewać gaz wydobywający się z komina. MIG rozpuszcza się w wodzie i wraz z nią opada na ziemię. Słysząc zeznania świadków, Wright nie wierzy własnym uszom. Okazuje się, że instalacje zraszające miały za małą moc, a woda nie docierała do szczytu komina. Woda przedostała się do zbiornika i weszła w reakcję z MIG. A w dodatku trzy najważniejsze systemy zabezpieczające, które powinny zneutralizować ulatniający się gaz, nie działały lub miały zbyt niską wydajność. Wszystko wskazuje na to, że dopuszczono się zaniedbań. Wright sprawdza, jak zarządzano fabryką i jakie interesy prowadziła firma Union Carbide. Zakład przynosił straty. Kilka lat wcześniej został rozbudowany, ale źle oceniono chłonność rynku. Sprzedawano mniej pestycydu niż się spodziewano. W takich sytuacjach korporacja zawsze stara się obniżać koszty. Według robotników przestano kłaść nacisk na bezpieczeństwo pracy. Drobne, a niekiedy zabójcze przecieki były na porządku dziennym. W latach 1981-84 doszło do co najmniej 5 wypadków. Jeden wyciek nastąpił w grudniu 1981 roku. 3 robotników odniosło obrażenia, a 1 z nich zmarł. Takich znaków ostrzegawczych było bardzo dużo. Brak zasuwy to również efekt obniżania kosztów. Ten drobny element mógł zapobiec tragedii. Okazuje się, że zaworu często nie zamykano, a przyczyną były zwolnienia. Konserwator, który był za to odpowiedzialny, stracił pracę. Instrumenty pomiarowe są uszkodzone i nie sygnalizują, że rozpoczyna się groźna reakcja. Instrumenty w całym zakładzie wymagały kalibracji, ale nie konserwowano ich. Płuczka wodna nie działała, ale i tak nie zneutralizowałaby tak dużej ilości zabójczego gazu. To urządzenie mogło sobie poradzić z drobnymi nieszczelnościami zaworów. Nie zaprojektowano go z myślą o poważnej katastrofie. Żałowano pieniędzy. Przez 2 miesiące nie wstawiono nowej rury i pochodnia nie mogła spalić ulatniającego się gazu. Robotnicy powiedzieli, że wstawienie nowej rury zajęłoby im około 2 godzin. Okazało się, że armatki wodne w fabryce w Indiach miały niewystarczającą moc. Zarząd firmy nakazał zainstalowanie większych spryskiwaczy, ale tego nie zrobiono. Wright podejrzewa, że teoria Warrena Andersona o sabotażu jest tylko zasłoną dymną. Nigdy nie poparto tej teorii dowodami. Firma Union Carbide chciała zatrzeć ślady zaniedbań. Michael Wright dostrzega inne wyjaśnienie katastrofy w Bhopalu. Przyczyną było obniżenie kosztów produkcji w fabryce wykorzystującej toksyczną substancję chemiczną. Do 1984 roku udało się obniżyć roczne koszty eksploatacji zakładu o $1,250,000, ale fabryka nadal przynosiła straty. Wszystkie dowody świadczą o licznych zaniedbaniach. W Bhopalu zawiodło wiele elementów, a przyczyną były decyzje podejmowane przez zarząd fabryki. Oszczędzano kosztem bezpieczeństwa. Wright odrzuca możliwość sabotażu. Winę ponosi firma. Czasami wyłączony zostaje jeden system, który może zapobiec katastrofie. Wystarczyło poświęcić trochę czasu i pieniędzy, żeby ocalić życie tysięcy ludzi. Śledztwo jest zakończone. Teraz możemy odtworzyć łańcuch zdarzeń i błędów, które tej tragicznej nocy w grudniu 1984 roku stały się przyczyną śmierci 3000 osób. 3,5 godziny przed katastrofą. Robotnik próbuje przepukać zatkane rury i bezwiednie zalewa cały system. Woda płynie zainstalowanym niedawno skrótem w stronę podziemnych zbiorników, wypełnionych łatwo ulatniającym się izocyjanianem metylu. Brakuje metalowych zasów, które powinny odizolować toksyczną substancję. Woda zabiera fragmenty rdzy gromadzącej się w rurach. 2 godziny i 15 minut przed katastrofą. Pierwsza kropla wody przedostaje się przez zepsuty zawór i wpada do zbiornika E610, w którym zgromadzono 42 tony ciekłego MIG. Substancji powinno być znacznie mniej. Mieszanka wody i żelaza inicjuje gwałtowną, niekontrolowaną reakcję. Temperatura MIG gwałtownie rośnie. Godzina przed katastrofą. MIG osiąga temperaturę wrzenia. Robotnicy czują gaz, ale ostrzeżenie zostaje zlekceważone. Coraz większa ilość cieczy zmienia stan skupienia, a ciśnienie w zbiorniku rośnie. W pomieszczeniu kontrolnym wadliwe instrumenty pomiarowe do ostatniej chwili ani drgną. Potem wskazówki wychodzą poza skalę. 45 minut przed katastrofą. Suman Dey na własne oczy obserwuje skutki niekontrolowanej reakcji. Rosnące ciśnienie rozrywa zawory zbiornika i rozsadza betonowy bunkier. Toksyczny gaz wpada do wodnej płuczki, która powinna go zneutralizować, ale urządzenie nie działa, a poza tym zaprojektowano je do neutralizacji jedynie niewielkich wycieków. Nie zatrzymuje wielu ton rozgrzanego MIG. 15 minut przed katastrofą. Toksyczny gaz omija pochodnię, która powinna go spalić. Ten system zabezpieczający również nie działa i zabójcza substancja wydostaje się do atmosfery. Dziesięć minut przed katastrofą. Robotnicy próbują rozpuścić ulatniający się gaz w wodzie. Uruchamiają zraszacze, ale ciśnienie wody jest zbyt niskie. Strumienie nie dosięgają do szczytu komina. Godzina 1 rano, 3 grudnia 1984. Zabójcza chmura gazu MIG, jednej z najbardziej toksycznych substancji świata, opada na dzielnice zamieszkane przez 500 000 ludzi. W ciągu kilku godzin ginie 3000 osób. Według rządu Indii oprócz natychmiastowych zgonów w wyniku katastrofy zmarło jeszcze 15 000 osób. 500 000 ludzi doznało trwałego uszczerbku zdrowia w wyniku wdychania gazu i na skutek skażenia środowiska. Minęło już 27 lat, a mimo to z powodu opóźnionych efektów działania gazu umierają tygodniowo 2–3 osoby. Po katastrofie firma Union Carbide porzuciła fabrykę. Dziś opuszczony i rdzewiejący zakład rzuca ponury cień na całe miasto. Fabryki nigdy nie oczyszczono, a pobrane na jej terenie próbki wód gruntowych były skażone. 5 lat po tragedii w zamian za oddalenie przyszłych zarzutów firma Union Carbide America zgodziła się wypłacić $470 milionów odszkodowań. To zaledwie $600 dla każdej z ofiar. Warren Anderson ma już ponad 90 lat. Spędza emeryturę na Long Island. W 2010 roku 8 byłych członków zarządu firmy Union Carbide India skazano za spowodowanie śmierci przez zaniedbanie. Zapłacili po $2000 grzywny. Firma nadal twierdzi, że przyczyną tragedii był sabotaż. W Bhopalu poznaliśmy bardzo odważnych ludzi. Ktoś powinien opowiedzieć ich historię. Stracili bliskich, o których zawsze powinniśmy pamiętać. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Filip Zubczewski. Czytał Robert Samot.